8 stycznia. Posłuszeństwo. O Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. List do Rzymian, 1:4-5. Piątym punktem Pawła we wstępnej analizie Ewangelii jest jej cel – posłuszeństwo wiary. Zwrot ten jest szczególnie interesujący, gdy znajduje się na początku i na końcu listu. Tym samym posłuszeństwo wiary jest główną myślą listu do Rzymian, zwrotem, który wiąże całą księgę. Ktoś może twierdzić, że list do Rzymian podkreśla usprawiedliwienie jedynie przez wiarę. Jednak apostoł chce powiedzieć, że usprawiedliwienie przychodzi nie tylko przez wiarę, ale przez posłuszeństwo wiary. Czy Paweł sobie przeczy? Oczywiście, że nie. Jedno z angielskich tłumaczeń, New International Version, oddaje ten zwrot jako posłuszeństwo, które wypływa z wiary. Apostoł stwierdza, że niemożliwe jest uważać Jezusa za osobistego Zbawiciela bez poddania się Mu i uznania Go za Pana naszego życia. Dlatego posłuszeństwo Jezusowi jest odpowiedzią wiary tych, którzy zostali usprawiedliwieni darmo dzięki Jego łasce. Podobnie było z Abrahamem, który przez wiarę usłuchał. 11:8. Należy podkreślić, że nie mamy tu do czynienia z legalistycznym posłuszeństwem prawu Bożemu, lecz z posłuszeństwem, które jest wynikiem wiary. Apostoł naucza w całym liście do Rzymian, że posłuszeństwo wypływa ze zbawczej relacji wiary z Jezusem. Równocześnie uważa, że prawdziwe chrześcijańskie posłuszeństwo wypływa z głębokich relacji wierzącego z Jezusem. Dlatego podał, że cokolwiek nie jest wiary, grzechem jest. 14:23. Posłuszeństwo, które nie wypływa z wiary i osobistego związku z Bogiem, jest niczym innym jak grzeszną arogancją nieodrodzonych ludzi, którzy uważają, że mogą być w porządku wobec Boga. Szóstym i ostatnim punktem analizy Ewangelii w liście do Rzymian, 1:1-5, jest twierdzenie Pawła, że celem Ewangelii jest uwielbienie imienia Chrystusa przez cały świat. Choć naszym bezpośrednim zadaniem jest głoszenie Ewangelii, przyprowadzenie ludzi do wiary, a następnie do posłuszeństwa wiary, to jednak najważniejszym celem jest, jak twierdzi John Stott, większa chwała dla imienia Jezusa Chrystusa. Panie, pomóż mi, abym w tym dniu miał nie tylko wiarę, ale żeby ta wiara kierowała każdym moim czynem ku Twojej chwale. Dziękuję.